tym roku pod hasłem nie ugięci, nie dotknięci. To nie jest taką partykułą, którą można wymazać, czyli nie ugięci, dotknięci, nie ugięci jak Maryja. Nie dotknięci jak Maryja też, chcemy być czyści, jak Karolina. Nie ugięci jak Karolina, ale też chcemy być dotknięci Bożą łaską. Tak jak dotknięta była Maryja, tak jak łaska Boża, która dotknęła Karolinę, dała jej siłę i moc do tego, by na co dzień być wierną Panu Bogu. Nie tylko w chwili męczeństwa, ale przez całe życie, które zaowocowało właśnie męczeńską śmiercią. W tym roku, w stulecie objawień Maryi w Fatimie, chcieliśmy za przewodniczkę naszych rekolekcji na miasteczku modlitewnym wziąć Maryję. Maryję z jej pokorą, cichością i z tym, jak ona nas uczy modlitwy. Bo my co roku na miasteczku uczymy się modlitwy, ale nie chodzi o to, żebyśmy się uczyli metody modlitwy, ale o to, byśmy uczyli się, jak życie uczynić modlitwą. Wyjątkowe miasteczko 30-lecie beatyfikacji. Kolejne miasteczko nasze i z roku na rok poznajemy nowe formy modlitwy. Celem głównym oczywiście jest nawrócenie, patrząc na błogosławioną Karolinę. Myślę, że przez te kolejne edycje też wiele osób się tu powtarza. Przyjeżdżają kolejny raz i obserwując, co tu się wokół dzieje, to jest mnóstwo osób, które no gdzieś tak, powiedzmy, snują się z jednej i z drugiej strony. Myślę, że dużo myślą. Myślę, że ta ziemia nie pada nam na szczęście w tym czasie, na tegoroczne miasteczko, ale myślę, że tak jak miejsce męczeństwa Karoliny, tam było dużo krwi, to tutaj wydaje mi się, że w tym miejscu jest dużo też jakichś łez oczyszczenia. Wyjątkowy czas i myślę, że za każdym razem, kiedy ci młodzi przyjeżdżają, to doświadczają radości, jak wyjeżdżają, ale cały czas miasteczko jest bardzo trudny. Czuję, że jest to trudny czas, że to nie jest taki typowo wypoczynek wakacyjny, że będziemy się tylko bawić, prawda? Tylko raczej jest to taki bardzo trudny czas wchodzenia w siebie głęboko gdzieś w duszę i to nieraz boli, prawda? Natomiast już odczuwam coraz bardziej właśnie tę taką radość, która mi się wlewa do serca i która nie może pochodzić tylko ode mnie czy od ludzi, bo ona jest właśnie mimo problemów, mimo zmęczenia, bo ja uwielbiam spać, a tutaj niewiele śpię, bo się nie da po prostu, więc mimo wszystko jest ta radość, taka ciepło, dobroć od ludzi i we mnie też to widzę, więc to jest jakby coś, czego nie dałoby się uzyskać tak samemu z siebie. Mamy około 100 uczestników. Przyjechali tak naprawdę z całej Polski. Mamy ludzi z Wrocławia, z Zielonej Góry byli u nas na weekend, oczywiście z Tarnowa miejscowi, z Sandomierza, z Krakowa i z Rzeszowa i z Radomia. Miasteczko to jest takie miejsce, które skupia ludzi, no, takich, którzy są blisko kościoła, ale też takich, którzy nie należą do żadnych grup. Ale mi najbardziej w miasteczku się podoba to, że faktycznie przyjeżdżają tu osoby i z KSM-u, i z RCS-u, i z Ruchu Światło Życie, i wszyscy poznajemy siebie nawzajem. Możemy zobaczyć no, to, co nas dzieli i to, co nas łączy, tak? Wszyscy możemy tu jakoś się wspólnie poznać i przeżyć ten czas. Zdecydowanie jako KSM wolimy spędzać czas modląc się i właśnie w taki aktywny sposób, ale jednak także z Bogiem, niż właśnie w taki sposób lenienie się, spanie. Wolimy aktywny wypoczynek. Na pewno podczas miasteczka doznałem takiego mojego nawrócenia i jakby zobaczyłem, co do tej pory robiłem źle i mam nadzieję, że to miasteczko pozwoli mi zachować te owoce i to, co się wydarzyło pomiędzy mną a Panem Jezusem. W tym roku te 5 pełnych dni rekolekcji, które poprzedzają urodziny Karoliny, to poszczególne tajemnice radosne różańca świętego. Maryja prosiła o różaniec, prosiła o te zdrowaśki, które jak to
mawiał święty Maksymilian Maria Kolbe, są takimi strzałami w złego ducha. Więc uczymy się modlitwy różańcowej. Codziennie inna grupa przygotowuje tę modlitwę, próbując pokazać nam, jak modlitwa różańcowa ma głębie. I oczywiście żyjemy Bożym Słowem, czyli metoda Lectio Divina. Codziennie rozważamy bardzo mocno jeden tekst z Pisma Świętego Ewangelię, która się wyjaśnia też w innych fragmentach ze Starego bądź Nowego Testamentu. Te tematy są przedmiotem też pracy w grupach, które mają pomóc otworzyć serce, przygotować się na to wszystko, co czyni Maryja. Święci żyją w świątyni, święci nie przemijają. Pragną świętości dla ludzi, z nieba o świętość wołają. Karolina, katechezę i wyruszanie. Karolina, nasza patronka młodzieży, ona tutaj przywołuje ludzi. Oni tutaj przyjeżdżają po to, aby uczyć się jak Karolina, aby żyć taką pokorą, jaką żyła Karolina, żeby czerpać od niej tą taką siłę, którą ona miała i którą każdemu pokazywała, tak? Nauczała i oni też chcą nauczać. Modliła się, oni chcą się modlić. Po prostu chcą czerpać z niej taki idealny przykład. Wiele lat spędziłem w KSM-ie, a Karolina błogosławiona jest patronką KSM-u, więc też zawsze mi była postać bliska. W zabawie wiele razy byłem, akurat ani razu na miasteczku modlitewnym, więc ucieszyłem się, że w końcu była taka okazja teraz. Na miasteczku jestem już trzeci raz. Błogosławiona Karolina jest przede wszystkim moją patronką, ale też uważam, jest pięknym przykładem. Myślę, że to miejsce jest dla mnie takim sposobem na wyciszenie, na zajrzenie w głąb siebie, właśnie patrząc też w stronę Karoliny. Jest to wyjątkowa osoba w wieku 16 lat. Została męczennicą, została świętą. Myślę, że dla każdego młodego człowieka powinna być wzorem i jest wzorem. Wszyscy, którzy, każdy młody, który bliżej poznał Karolinę, bliżej poznał jej życiorys, myślę, że zachwyci się tym, jaką ona jest osobą pokorną. Szczególnie pokorną i taką, która zaufała Panu, tak w zupełności. Zachęcam do tego, szczególnie tych ludzi, którzy szukają czegoś głębszego, którzy szukają doświadczenia Pana Boga i chcą nauczyć się żyć modlitwą. Zapraszam ludzi młodych, ale też studentów, małżonków też. Wydaje mi się, że tutaj u Karoliny naprawdę zatrzymuje się czas i przez te kilka dni można na chwilę sięgnąć do głębi. Więc jeśli ktokolwiek planuje wakacje przyszłoroczne, to proszę Was, zachęcam i potwierdzam to. Ja tutaj przyjeżdżam naprawdę z wielką radością i co roku przez adorację, mszę świętą, przez różaniec wspólny, przez pielgrzymki otwieram swoje serce dla Pana Boga. Oczywiście na miasteczku też jest czas na radość, to są młodzi ludzie. Teraz właśnie trwa gra terenowa, gdzie oni mają mnóstwo zadań związanych właśnie z Karoliną Kuskówną, poznają jej historię jej życia, dotykają fragmentu właśnie homilii, mają zaszyfrowaną tą homilię beatyfikacyjną, chodzą po tych miejscach, które są związane z Karoliną, bo chodzą na cmentarz, na naszą Górę Synaj, gdzie jutro będziemy mieli o wschodzie słońca mszę świętą. Tu właśnie tak naprawdę w tych kilku dniach próbujemy pokazać i dać uczestnikom to wszystko, co Kościół ma, czyli i nocną adorację, i poranną mszę świętą, i różaniec, i zabawę, i koronkę do Bożego Miłosierdzia, i Eucharystię, i wspólne bycie ze sobą, grę, i wspólnotę stołu. Myślę, że to jest naprawdę taki dobry czas, polecam wszystkim tym, którzy ukończyli już 16 lat, tak jak Karolina, by tutaj przyjechali i uczyli się, jak być nieugiętym, niedotkniętym. Przy Arce Przymierza, czyli przy Maryi, która zamyka nas w swoim niepokalanym sercu i mówi, że to jej serce niepokalane zwycięży.